Cześć, witajcie. Dzisiaj taki dość inny odcinek niż zazwyczaj, ponieważ chciałbym Wam przedstawić mojego mecha, którego sam zbudowałem. Jest to mech 100% zbudowany z oryginalnych klocków Lego. No i zbudowałem go na konkurs na Instagramie. Do wygrania był ten nowy mech Jaya z serii Evo. No ale dzisiaj chciałbym Wam go przedstawić, jak się prezentuje, każdy detal, który starałem się tutaj umieścić, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i nie przedłużając, przechodzimy dalej. Konstrukcja jest zbudowana w 100% przeze mnie, nie czerpałem z niczego ani pomysłu, ani jakichś detali. Wszystko zbudowałem własnoręcznie. Myślałem na tym dość sporo czasu, też dużo czasu go budowałem. Może nie wyglądać, hejterzy na pewno się znajdą, ale myślę, że jest całkiem udany. Pomysł na niego podsunęła mi mama, więc super. Myślę, że wyszedł bardzo dobrze. No a teraz czas na jego omówienie. No i od czego by tu zacząć? Myślę, że zaczniemy od nóg. Prezentują się one w ten sposób. Jest to z dwóch stron, wygląda tak samo. Mamy zastosowanie tutaj dwóch tarcz Nexonite. Jedna w ciemnym zielonym kolorze, druga w jasnym zielonym. Mamy tutaj takie elementa takich pnącz, żeby właśnie to były pnącza jakieś wyrastające. Tutaj mamy liść. Nogi są zbudowane na tych nowych elementach, które możemy znać ze serii Evo na przykład. Ja je wziąłem od mecha Hulka. No i są masywniejsze, żeby to mogło ustać. No i ogólnie tutaj to jest zaczepione te pnącze na elementach uchwytów. No i tak się prezentuje. Stopa prezentuje się w ten sposób. Ma tutaj na wykończeniu brązowy element i wszystkie brązowe elementy tutaj mają symbolizować drewno. No i takie czarne pazury, bo według mnie wygląda to jakoś pusto, więc dałem czarne pazury, jako, nie wiem, mogą to być, jak się to nazywało teraz, nie pamiętam, nieważne, igły, tak, wiecie, jak mają drzewa iglaste igły, tak, to mogło być coś takiego, kolce, nie wiem, w każdym razie taki zamysł. No i z drugiej strony wygląda to identycznie, od spodu nogi wyglądają w ten sposób, wykończone tutaj zielonym takim elementem. Teraz czas na rękę. Prawa ręka, obie ręce prezentują się trochę inaczej. Tutaj mamy tą. Jest ona zbudowana z dużej ilości liści oraz kwiatków. Liście są w kolorze tym jasnym zielonym oraz zwykłym zielonym. No i taki jeszcze ciemniejszy, zwykły zielony, więc mamy dość dużą mieszankę. Kilka kwiatków takich, żeby dodać naturę. Mamy palce zbudowane z takich brązowych elementów. Myślałem, czy dawać szpony, ale wtedy według mnie ten mech wyglądał jakoś zbyt groźnie. No a chciałem tym mechem przedstawić piękno natury, którą wiecie, że uwielbiam, sądząc po zdjęciach na przykład, które robię na Instagramie. Z chęcią Was tam zapraszam. No a druga ręka prezentuje się w ten sposób. Również ma brązowe palce, które mają imitować drewniane palce. W ręce trzyma taką oto roślinkę. Jest to taka jakaś dziwnie zbudowana. Wykorzystałem tutaj takie dwa elementy, które wziąłem z Lego Store'a oraz zieloną łodygą. No i jest to tutaj zaczepione na czarnym elemencie, więc przez to ten mech może sobie trzymać roślinę, kwiatek. No i ta ręka prezentuje się w ten sposób. Również jest tutaj wykorzystany element liścia w ilości razy dwa. Pomarańczowy, fioletowy kwiatek, tutaj kolec, który może być z tego oto kwiatka, no i pszczółka, która leci sobie właśnie do tego kwiatka. Jest to pszczoła z Minecrafta, dlatego jest tak kwadratowa. Zastosowanie tutaj tych elementów takiego oto przeźroczystego zakrzywionego oraz przeźroczystego pręta pozwoliło na takiego efektu, że ona sobie lata dookoła tego mecha. Więc to jest ręka, również tutaj znajduje się to pnącze ciemnozielone. Przód mecha prezentuje się w ten sposób, tak lata. Mamy na środku liścia w kolorze jasnozielonym z niebieskim kwiatkiem. No i dlaczego niebieski na środku? Ponieważ minifigurka ma taki niebieski oto element, mieści się tutaj. W środku znajduje się taki element, który trochę podwyższa, by mogła się tam zmieścić z tym elementem kwiatka bez problemu. No i tak ona się prezentuje. Nóżki ma od Evoloida, zwykły zielony tor z żółtymi rączkami. Element kwiatka, który kiedyś w wrześniu w Lego Store w Danii udało mi się zdobyć.
No i taka główka od tam serii, od minifigurki Pani Groszek, nie wiem, z której ona była z serii, no ale to jest minifigurka, którą dałem do tego zestawu, no i dlatego ten kwiatek na środku jest niebieski, ponieważ ta minifigurka również ma niebieski kwiatek. Jeżeli miałbym inny ten element, to bym po prostu dał na środek inny. No i co? Tutaj mam jeszcze taki różowy kwiatek, który jest zamocowany na takim zielonym elemencie. Myślę, że pasuje. No i ten kolec może być do niego, ponieważ jest w takim samym kolorze. Tył prezentuje się w ten sposób. Ma tutaj wykończenie drewniane. Jak już mówiłem, brązowe elementy mają imitować drewno. Więc tutaj są takie brązowe elementy. Tutaj wykończenie w ten sposób, żeby to nie było płaskie. Nie wiem, czy to dobrze wygląda, takie skośne. No i mamy tutaj również drzewo z wykorzystaniem takiego oto zakrzywionego brązowego elementu. No i trzech elementów takich tych wielkich liści. Dodałem również tutaj te elementy z Lego Store'a, tych takich roślinek w kolorze oliwkowym, żeby to nie było też płaskie drzewo. Mamy tutaj również taki zwisający element, żeby to drzewo, no jak już mówiłem, nie było znowu też takie płaskie. No i na górze dodałem sofę, która jest z Harry'ego Pottera od Luciusza Malfoya oraz, jak to w zestawach Lego bywa, autorzy próbują ukryć gdzieś żaby w dość nietypowych miejscach. No i ja tutaj również ukryłem sobie żabę, jest ona zielona, więc może się trochę wtłapiać w te liście. No i to był mech, który zbudowałem. No i ta minifigurka, która się do niego znajduje, i właśnie to był mój mech. Możecie dać znać, co o nim sądzicie, wpadnąć na Instagrama. No i to by było na tyle z tego odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć.